Jeżeli chodzi konkretnie o Szczecinek, tlenie na Szczecinku powinno zmniejszyć się o 97%, natomiast tak zwane różnego rodzaju odorowe kłopoty powinny zmniejszyć się o ponad 60%. Do tego nieuchronnie dojdzie. To są wydatki rzędu setek milionów złotych, bo prawdopodobnie będzie to kosztowało około 100 milionów euro. I oczywiście każda firma, tak, która działa w jakiejkolwiek branży, musi na to pieniądze zebrać. Dzisiaj myśmy raczej powinni pomagać, żeby firma, która jest w Szczecinku, która jest firmą rozwojową, która w ciągu najbliższych lat powinna zminimalizować swoje uciążliwości prawie do zera. Powinniśmy się z tego niezwykle cieszyć, bo cały czas jest to nasza wspólna bolączka i wspólnie chcemy to zrobić, tylko każdy chce to zrobić innymi metodami. Jedni chcą metodą ewolucyjną, nie przeszkadzając w rozbudowie firmy i stworzeniu nowych miejsc pracy, a drudzy woleliby tą firmę zaorać, tak, i spowodować zwolnienia tysięcy ludzi, bo tyle ludzi jest zatrudnionych wokół kromospanu. Także mamy tutaj po prostu nieco inną politykę, dobrze, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli, ale też żeby wiedzieli, że to nie jest już światło w tunelu, tak? To jest olbrzymia już snop światła, który widzimy, jeżeli chodzi o zmniejszenie uciążliwości. I tych działań, które się obecnie toczą. To chyba Pan również wie, co się dzieje teraz w Sejmie, o co zabiegane, o co zabiega właśnie przemysł drzewny, żeby był okres przejściowy. Także ten 2017 rok to może być data naprawdę jeszcze bardziej odległa. A druga sprawa to bardzo obowiązują dla tych instalacji, które spełniają już teraz określone normy. No przecież tam nie ma nic. Ja zaprosiłam Pana na wykład profesora Piecucha. Ja rozumiem, że Pan nie mógł przyjść, bo mam szereg obowiązków, ale można było kogoś wysłać. To by się Pan dowiedział, jak taka instalacja powinna wyglądać i ile węzłów oczyszczających powinna posiadać. No tam nic nie ma. I o czym my mówimy, Panie Burmistrzu? Trzeba było iść w sobotę na miasto, w okolicach dworca, w okolicach ulicy Przemysłowej. Może zobaczyć, co ludzie na ten temat mówią. Jak było sino. Jak można tam było przejść, matki z dziećmi, Kasia, kobiety w ciąży. Naprawdę to takie jest trudne, żeby temu przeciwdziałać, bo tak dalej być nie może. No, jedno zdanie powiedzieć, tak, że ja to dostrzegam, tak, że są dni, kiedy są wschodnie wiatry, jest trudno wytrzymać, śmierdzi, są różnego rodzaju tutaj opary i dymy. Sugerowanie, że to zaszkodzi kobietom w ciąży, jest nadużyciem. Jest właśnie demagogią, którą Pani tam stosuje. Ja na wykład Pana profesora Piecucha nie poszedłem nie dlatego, że byłem zajęty, tylko dlatego, że nie miałem ochoty na to iść, tak? Tylko, że to niczego nie zmienia. Pani mówi, tak trudno jest temu przeciwdziałać, no jest trudno, tak? Żeby temu przeciwdziałać, trzeba wydać 100 milionów euro. I to jest pewien problem, może dla Pani nie, ale nawet dla dużych firm jest to problem. I te pieniądze można wydać wtedy, kiedy wszystkie inne firmy z branży będą miały takie same konieczność poniesienia takich samych kosztów, tak? Dlatego, że to nie spowoduje nierówności podmiotów gospodarczych. Że ja to wszystko wiem, mieszkańcy to wiedzą. Jest kwestia tego, że powinni wiedzieć, że to się będzie pozytywnie zmieniało z roku na rok, a diametralnie zmieni się prawdopodobnie do 2017 roku. Nie wiem, czy do początku, czy do końca, ale to już jest naprawdę niewielki okres czasu. Czekaliśmy na te informacje bardzo długo, a w tej chwili one już są, że tak powiem, wiemy mniej więcej, znamy deadline i nie sądzę, żeby on był jakoś znacznie przedłużany. Dziękuję bardzo. Dziękuję.